piękne okoliczności przyrody, świeci słoneczko, aż chciałoby się pójść na speedway, Tomasz. Tak, odpoczywają zawodnicy, mechanicy myją motory, Nicolai Klint zachwycony, bo pokazał analityczny zmysł. On zawsze słynął nie tylko dlatego, że kocha talent Denzela Washingtona z filmu Wyścig z czasem. Jak jest się mądrym człowiekiem, to można mimo przegranego startu ładnie zjechać do prawnika i pokazał Nicolai Klint, że jak jeszcze za rok dołączy do niego Crampy w Ipswich Witches, to będą naprawdę świetną parą, bo on umie słuchać i analizować. No właśnie, poruszyłeś wątek tego meczu z mojej Bermudy Stargorz, Petar Sparta Wrocław. Wcześniej, dzień wcześniej Wrocław przegrywa w Częstochowie z Eltrox Włókniarzem i w ciągu dwóch dni Wrocław bardzo mocno komplikuje sobie sytuację w kontekście walki o playoff. No to jest ciekawy zespół, ma znakomitych zawodników, bo Tyle Wimbledon, trzy tytuły mistrza świata, Maciej Jarnowski, trzykrotny młodzieżowy mistrz Polski, medalista złoty, mistrz świata juniorów, srebrny, 2-12, złoty 2-11, Maksym Drabik, Max Frick, Gleb Czugunow, rewelacja. Świetny wyścig z Bartkiem Zmarzlikiem, mimo porażki to pokazał kawał dobrego żużla. Więc Wrocław ma na papierze bardzo duże armaty, ma mądrego stratega, więc wydawałoby się, że powinien Wrocław jechać. A jednak Lwi Pazur, fenomenalna postawa chłopaków z Częstochowy, którzy odrobili 6 punktów w ostatnim dwóch biegach. I najpierw Doyle Madsen 4-2, później Freddy Madsen 5-1. To troszeczkę na pewno trudno się jedzie dzień po meczu, jak się dostaje taki cios w postaci remisu, bo paradoksem wrocławian jest to, że jako pierwsi pokonali Unię Leszno po fenomenalnym występie przeciwko ekipie Leszna, gdzie odrabiali z kolei, oni pojechali rewelacje, minus 6 mieli po słynnym biegu Schlauderbacha, Szymka i Janusza Kołodzieja 3-3-3-9 było i wydawało się, że Leszno to spakuje lekko, a wygrał Wrocław. I paradoksalnie ekipa, która przywiozła Leszno za plecami, teraz się męczy, no i w niedzielę jedzie do Falubazu, czyli znów trudny mecz, ale Wrocław tam nie jeździć. No i w kontekście bonusa z Gorzowem właśnie też będzie trudno Wrocławiowi, bo zakładaliśmy, że Wrocław może w Gorzowie przegrać. Nie tak wysoko. Ale tak, żeby u siebie zgarnąć bonusa, a teraz w tej tabeli, analizując terminarz, tego jednego punktu Wrocławiowi ewentualnie może braknąć. I tak naprawdę nawet Falubas, który jest w gazie, jedzie fantastycznie, bo mecz czy to w Częstochowie, czy na wyjeździe w Grudziądzu pokazał, że to jest zespół, który jest poukładany i nie ma słabych ogni, prawda? Taki zespół, który może nie był na papierze faworytem, ale jadł fenomenalnie. Dudy, Ashley Holloway, widać, że syn Malcolma, świętej pamięci, świetnie sobie radzi z przygotowaniem silników. I jak ten brakujący klocek w postaci jednostki napędowej Dudy dołożył, no to plus świetna praca familijna, mama Honorata, tata Sławek, plus reszta drużyny też błyszczy, to wydaje się, że Falubas, ja stawiam, że to jest jedyna ekipa, która może Leszno ograć w dwóch meczów w fazie playoff. No tak, bo juniorzy z Falubazu też Krakowiak, Tonder, więc to też są juniorzy, którzy na spokojnie mogą rywalizować nie tylko z juniorami Unii Leszno, ale też nawet z seniorami, zwłaszcza na swoim torze. Krótko o Eltrox Włókniarzu. Ale paradoks jeszcze jedno, Krystian, że paradoks polega na tym, że też Falubas ma trudny kalendarz, bo tak, jadą na wyjazd do Gorzowa, derby, gdzie Gorzów jest na fali, jadą na wyjazd do Lublina, który u siebie jest piekielnie mocny, pokazał to w meczu z Lesznem. I u siebie też nie mają takiego meczu hopsiu, bo Wrocław będzie jechał z nożem na gardle. A Wrocław zawsze, nie wiedzieć czemu, potrafi się ścigać dobrze w Zielonej Górze, więc naprawdę Piotr Grzyto ma z jednej strony komfort, bo drugie miejsce spokojne. Raczej nierealny jest atak na jedynkę, bo Leszno ma trzy mecze u siebie, Częstochowe, Grudziądz i Rybnik, czyli raczej mecze, na spokojnie, gdzie powinni spokojnie kasować trzy punkty. Natomiast z drugiego miejsca myślę, że Falubas chciałby zaatakować fazę playoff. No i słówko o Eltroxy Włókniarzu, bo po tej serii trzech porażek domowych u siebie wydawało się, że już szanse na playoff bardzo, bardzo nikłe. Tymczasem te dwa punkty we Wrocławiu sprawiły, że sytuacja zmienia się o 180 stopni. No bo teraz Włókniarz ma u siebie mecz z Gorzowem, potem jeszcze będzie mecz u siebie z Rybnikiem, w międzyczasie oczywiście jeszcze wyjazd do Lublina. Ale wydaje się, że teraz wszystko znowu jest w rękach Włókniarza, nie muszą się oglądać na innych rywali. Jak to mówi Ashley Holloway, ogląda się taki bieg, jak ostatni bieg we Wrocławiu, Madsen, Freddy England. Lata startów Freddy'ego w Anglii pokazały, na czym polega myślenie w pierwszym wirażu i kolejna zdolność analitycznego spojrzenia na speedway. Freddy tam wykonał świetną kontrę i wyszli chłopcy na 5-1, więc myślę, że Częstochowa to jest ekipa, która ma kolubryn więcej niż Szwedzi pod pierwszą górą, więc to powinno jechać, ale żużel jest tak przewrotny, nieprzewidywalny, że czasami brakuje czegoś, natomiast ja byłem spokojny o to, że Czewa się odbije, bo
umówmy się, Jason Kevin Doll nie zapomina, jak się na żurli jeździ, jak się inwestuje sporo w sprzęt, a sporo zainwestował, także podejrzewam, że balansuje na krawędzi finansowej, bo tak jest zawsze, że się chce być mistrzem świata. On nie przyjechał do Częstochowy w tym roku, żeby jeździć Gigona, on chce być mistrzem świata i chce zrobić medal, najlepiej złota sportowo, więc paradoksalnie takie mecze na przebudzenie, a mecz we Wrocławiu chyba do takiego kopa częstochowianom, jeszcze mogą wycisnąć coś ekstra z tej drużyny, a wiadomo, że tam jest skład taki, że trudno szukać słabych ogniw. Mhm. Jest ta liga jest tak wyrównana i też pokazuje, że nie ma słabych rywali, że może być piekielnie ciężko o jakikolwiek medal, ale znakomita taktyka we Wrocławiu pokazała, że trzeba na pewno będzie się liczyć w walce o fazę playoff, chociaż jeszcze dużo się może wydarzyć, bo też ma trudne wyjazdy, jak już powiedziałeś. No istotne, żeby był też fajny tor do ścigania. Byłeś na meczu z, to był mecz z Falubazem, tak, z Falubazem. No właśnie, są, myślę, że słuszne też głosy kibiców, że tego ścigania w Częstochowie niestety nie ma do takiego, jakiego się przyzwyczailiśmy, jak na standardy stadionu Zielona Energia Com w Częstochowie. Może trzeba zrobić turniej Grand Prix w Częstochowie, bo wtedy Phil Morris, były żużlowiec walijski, i Ominus, żeby wygrywał takie turnieje na Wielka Gra, Wielkie Brytanie, telewizyjny show. Może zrobić taki obiekt, który będzie się... Wiadomo, że Trzewa i Toruń to są tory, gdzie aż oczy się radują, jak się patrzy na chłopaków, jak się ścigają. Na pewno te dwa obiekty powinny być w kalendarzu GP, niczego nie umniejszając Wrocławowi, bo Wrocław też od temu miał świetny GP, ale może jest sekret w tym. Z drugiej strony tyle troski, ile jest teraz o jakość widowiska po słusznej burzy, jaka się odbyła, to na pewno tylko będzie z korzyścią dla ligi. Tor do ścigania we Wrocławiu pokazał, że jak jest dobrze przygotowany, to włókniarz potrafi śmigać. No bo w Częstochowie są zawodnicy, którzy niekoniecznie ze startu muszą być najlepsi, ale na dystansie potrafią pojechać po balotach, więc fajnie byłoby i dla widowiska, no i też dla wyniku włókniarza, żeby ten tor był do ścigania. Właśnie mecz Wrocławiu pokazał, że obie drużyny podchodzą bardzo sportowo do zagadnienia i tor był trudny, na pewno zawodnicy łatwo nie mieli, zresztą sporo pracy wykonali ludzie w teamie Leona Madsena, żeby kwas mlekowy gdzieś tam delikatnie zniweczyć i żeby mięśnie odpoczęły po trudnych wyścigach. Natomiast no, sama akcja Tajów Indyna, który się ratował przed upadkiem w pierwszym swoim wyścigu, pokazuje, jak trudny to był tor nawet dla takiego kozaka jak Wolf. Więc no, świetne zawody, bez dwóch zdań pokazuje to, że warto zawsze myśleć out of the box, nie pospolicie, żeby sprawiać frajdę widzom. Mimo, że tych, którzy łakną wyniku, jest więcej niż tych, którzy chcą piękna i urody widowiska. Taka jest proporcja. No i ostatni temat, Częstochowa-Gorzów, tak na szybko. To będzie wielki mecz. Nikolaj Klint, pytanie, czy pojedzie? No bo wiadomo, że nie pojechał teraz Jack Holder, więc pojechał Nikolaj Klint. Ale przy takiej postawie, Klint, który jeździł w Częstochowie, no dawno, dawno temu co prawda, no ale jednak gdzieś tam pewnie pamięta te ścieżki częstochowskie. No, to będzie wielki mecz. Włókniarz był faworytem, teraz nadal jest, ale do bonusa już nie będzie tak łatwo. 8 punktów to jest sporo, przy tym co pokazuje Bartosz Mazdik, co pokazuje Anders Thompson, pamiętamy go w czasach Gdańskiego Wybrzeża, jak on się niesamowicie rozwinął, prawda, ten zawodnik. To jest taki zadzior, ambitny bardzo chłopak, który nie odpuszcza żadnego sytuacji na torze, więc naprawdę Gorzów ma papiery na to, żeby powalczyć o punkt bonusowy w Częstochowie, mimo że Trzewa teraz na pewno uskrzydlona remisem i punktem bonusowym wywieziony z Wrocławia. To jest duży zastrzyk energii, więc z drugiej strony doskonale wie kierownictwo klubu, że jeżeli marzy się o fazie playoff, to trzeba ten mecz za 3 wygrać, ale myślę, że opcja czy z Jackiem Holderem, który z odkryciem też pokazuje, jak się świetnie chłopak rozwija, pan Stolarz, i świetny zawodnik, który oczywiście szlify zbierał i na torach brytyjskich i australijskich, to Jack Trampolina największe odkrycie. Natomiast Klint przy swojej sensownej jeździe, pełnej logicznego myślenia, pełnej wyciągania wniosków, to jest też zawodnik, który może napsuć krwi, więc na pewno będzie w piątek wieczorem ciekawie w Częstochowie. No, także już możemy teraz zaprosić na ten mecz. Eltrox Włókniarz Częstochowa, moje Bermudy Stal Gorzów. Będzie się działo, oby tylko pogoda była fajna, taka chociażby jak dzisiaj, i będzie git. Dziękujemy pięknie. Kończymy, bo słońce nas zżera. Do zobaczenia.